Witam, ja jestem Vlocz, a to jest pierwszy odcinek nowej serii. Tak, nowa seria. Tak, już widzicie, że z Kaiser Aisha. I chciałem tak szybko pokazać, bo w sumie na Multiku nie pokazałem. Na streamku ostatnio. Kilka dni temu. Zapraszam do zobaczenia, jak graliśmy w sumie Wielką Rumunią, Wielką Grecją i Serbią, która się w Wielką Jugosławię zmieniła, czyli Vlocz, Nicu i Kaiser. Zachęcam. No i to, co się zmieniło, to teraz jest tak. Mechanika dywizji. W końcu jest ograniczenie dywizji. Do pewnego stopnia jakoś to daje radę. Na czas pokoju jest demobilizacja, to jest... Dla mnie jest świetną opcją, jest realistyczną moim zdaniem. A, no i te frakcja, to w sumie się... To pal 6. To jest to Kaiser-Reisowa mechanika. To jak dobrze pamiętam, skąd zajął Mali. A to zajął Mali z Equestria at War. I to ja potwierdzę, bo tam już to jest od roku. No, wydaje mi się, że od roku. A my, tak dobrze widzicie, będziemy grać Polszą i od razu wystartujemy, bo mamy piękne duchy jak Wieczna Regencja i no, niemiecka dominacja gospodarcza. Od razu mówię, że jak coś schrzanie, będą cięcia. Jak coś źle wybiorę. Dobra, damy wam tak. O, już słyszę, rota się odpaliła. A, muszę dać Piłsudskiego. Lubię go, jest spoko. Ty chyba jesteś nowy ziomek. I ty jesteś lepszy, halo. Dobra, pierwsze co to ekonomia standardowa. Trzeba jakkolwiek ją zrobić, bo mamy zależność od Niemiec, a mi się to nie podoba. Nie, czy Niemcy coś z tego mają? Walić to. Niemcy z tego nic nie mają. Chyba, że to jest jakaś wewnętrzna mechanika, że nam więcej surowców czy czegoś podbierają. Jak nasze surowce? To sobie. A to jest piękna mechanika teraz, że to bo tak de facto Niemcy zarządzają tym. Rumunicy go dosłownie jakieś ochłapy mają. Nawet nie starcza. Tam nic nie mają. No, trzeba było nie przegrywać wojny. No. Poza tym mamy takie wesołe rzeczy jak... Na start budujemy cywilniaczka tutaj, moim zdaniem, w Kielcach. I nie możemy wybrać debaty, bo ona już trwa. Nie możemy tego anulować. A, i flagę Litwy zmienili teraz. Proszę. Na tą narodową. O, widzimy się za chwilę. No i widzimy się z powrotem. Mój rozmarynie widzę teraz leci. Co ja mówiłem, kurde, zanim mnie... A nie pamiętam. Jak coś to będę cięcia robić właśnie w takich sytuacjach, jak coś schrzanie. Ale myślę, że na razie nie trzeba. Weź mi to, kurde, zamień na porządne nazwy, no. Coś mi nie pasuje. Proskuriv? Halo, co to jest Proskuriv? To jest jakaś rosyjska nazwa? Co? Bo... No właśnie, Proskuriv, tak mi się wydawało, to jest na Ukrainie. Gdzie to było? Co ja Google'a odpaliłem? To jest... No tutaj. Halo.
Ktoś coś ewidentnie popsuł. I to nie byłem ja. Ktoś, ale ktoś coś popsuł. O mój Boże. Trzeba im zgłosić. Niech ktoś z was to zgłosi, ja nie mam sił do... Musiał co 5 minut coś na Kaisera się zgłaszać. Dobra. Ale czas ogarnąć nasz kraj. Proskuri. Radom. Bo wiecie, ogólnie to... Gdzie to było? Tu. Nie? Dobra, grajmy na razie po angielsku, może to w międzyczasie naprawią. Nie no. Jeszcze raz. A to się zmienia, czy nie? Zmienia. Dobra, już. Będzie nas bejtować. Radom to nie miasto, zacznijmy od tego. Radom to jest stan umysłu. Dobra, damy czwóreczkę, jedziemy. O, macie, historia, coś się zmieniło? Nie. Jedyne co to w 1916 świętujemy wyzwolenie. O, aż klawiatura mi podskoczyła. Z radości. My nie jesteśmy w Reichspakcie, co nie? Nie. Nikt nas nie chciał. Liczę, że Ukraińcy sobie wyjdą. I reszta tak samo. Halo. Kiereński umarł i Koroniłow już atakuje Moskwę? O, to jest przydatne. Pewnego stopnia. To jest w ogóle w tej inicjatywie nie. Wy nie? Wy nie. O, ci są. Czyli w sumie de facto... Wszyscy z tych krajów tutaj. Finlandia, jeszcze Szwecja do tego. No spoko. Wy już widzę, nie, dobra. A wy? O, jesteście. Wy tak samo. Kurde. O, dobra muza wleciała. Dobra, startujemy. Śpieszymy się, bo trzeba się śpieszyć. I pilnować, żeby decyzję nie przeskipać. Tak, dwie dekady i Polacy wciąż się nie dogadali. Nic nowego. Tego nie weźmiemy, chociaż korci Galicja, żeby wróciła cała do nas. Nie. A, i w co pójdziemy? Pójdziemy w Commonwealtha. Dlaczego? Bo chcemy cokolwiek zrobić sensownego. Ona jest teraz granica w sumie. Jeszcze klejmy mają, kurwa. Ta, do ziemi chomińskiej mili akurat. Niemcy zero dywizji na granicy, ale Litwini się nas boją. Już wiecie, my nie jesteśmy w Reichspakcie, tak? O, Niemcy z Kubanu i Ukrainy wracają. Czekamy, niech się buduje jak najszybciej ta fabryka. Ojoj. Hartowanej stali. Tak, ja strasznie fałszuję, ale List do Cara jest naprawdę fajną piosenką. Hopaj siupa, hopaj siupa, hopaj siupa dana, dziewczyna kochana.
Nie. Wysłać policję, niech to uspokoi, rozgonić tam policaje wszystko. Radom. O, nie jesteśmy już w Middle Europie. I mamy jeszcze kryzys. I co, teraz dużo ich powychodziło z tej Middle Europy? Tak, wzrost jest wszystkim. Ratujcie mnie przed tymi Polakami, nie. Zasięg mamy duży. Dobra. Marsz pierwszej? A, pierwsza pancerna. Kurde, niektóre te piosenki na pamięć znam. Kiedyś, powiem szczerze wam, brałem udział w konkursach różnych patriotycznych piosenek i innych tam. Tam były takie właśnie rzeczy. Dobra. O, anarchiści. Co to za Stefan? Ale proszę mi to pokazać. Kim ty, kurde, człowieku jesteś? To nie jest ten, który może... What? O mój Boże. Który z nich miał opcję zjednoczenia takiego pokojowego? Tak. O, mamy na plus w końcu. Trzeba na Partial Mobilization jak najszybciej wskoczyć. Właśnie, może się uda. Lecisz to szybko! Kiedyś się dało to popsuć, żeby były dwie dotkryny naraz. A kto wie, może się uda i tym razem. Kurde. Za późno. Zagapiłem się, zapomniałem o tym. To trzeba było boostować najpierw. Cały czas mnie to śmieszy, bo oni... Wiecie, jaki jest problem z marszem z Myślenic? Że on, tam nacjonalista prowadzi polski marsz przez cały kraj. Myślenice są gdzieś tutaj. Więc muszą jeszcze granicę przejść. Znaczy, myślę, że to jest w miarę otwarta granica z powodu jednak tego, że Polacy po obydwu stronach. Ale no wiecie, no trochę dziwne to jest jednak, że Myślenice akurat nie mogli wziąć Radomia. No. No co, no? Tego od razu mówię, nie mogę anulować. Kurde, coś było, ktoś coś do czegoś dołączył. A nie kto do czego. Zaraz zobaczę, pewnie będę żałował. Pewnie coś tam, kurde, jedno z drugim, nie? Jakie mamy frakcje? A, ci dołączy, już widzę.
Chandong Click. Wy macie wielkiego nauczyciela? Nie pamiętam, chyba to on, ale nie jestem pewien. Co szybko mogę zrobić, żeby mnie nie bolało, że przestało się robić. Ale tak szybko, szybko. Dobra, rób to. Czy wy obaliliście sobie... nie. O, powrócili do tematu. Co? Ach, problemy. Co wy za tutti frutti zrobiliście? To mieliście Bikos wybrać. Benito Mussoliniego, a tu Duce miało być. Il Duce, Italo Balbo. I wtedy jest śmiesznie. O, zobaczmy, co się stało w Syjamie. Bo to akurat mnie ciekawi. O, super, syndykaliści, kłominni. No, powiem, że będzie dość ciekawie. Jeszcze, zobacz, niech Ridy albo kogoś wybiorą Amerykańcy. O, czyżby komuś się nie udało i MacArthur powstawał? Tak. Okej. Korci, ale nie. Nie. Tak, wybierzmy króla. Oj, oj. Znowu się nie udało, tak? Kiedyś się musi udać. Kłóćmy się. I co, mogę coś zrobić? Nic nie mogę zrobić, ale mam więcej politykar Poera teraz. Kurde, Polacy mają problemy. O. Mamy króla. Wygląda znajomo do pewnego gościa z Litwy, co nie? Mendok trzeci. Znaczy... Mindaugas trzeci, a w Polsce jest Mendok trzeci. No, przynajmniej jakkolwiek się nazywa, co nie? Da się wymówić to. Okej, tego się nie spodziewałem. Co się z tą Flandrią Walonią dzieje? Niemcy... Ej, ale to jest dobry deal. W zamian za to, że dołącza do was, do rejs paktu do... ten... Holandia. Dostaje marionetkę Walonię, a wy zachowujecie sobie... Kurwa, to jest deal stulecia. Jeszcze niech Walonię to odda... Nie no, serio, co tu się stało? To jest piękne. Nie. Miałem przytrzymać tamtego też, kurde. Nie uda się. O, hej, sokoły, ja pierdziu, ale to naprawdę zarąbistą muzykę dodali. Kiedyś była gorsza. Nic nie zdążę zrobić, nic nie zdążę zrobić. Goddammit, trzeba było tam trochę, też bym nie zdążył. Dalej się robią? Ktoś tu ogarnął. Piłsudski, chciałem powiedzieć, że w grobie się przewraca, jak widzisz, co się stało, ale przypomniało mi się, że on żyje. Ups. Dobra, litewska armia, wy będziecie pilnować tego. Dobra, w takim razie polska armia będzie pilnować granicy z Niemcami, a Commonwealth weźmie wschód. Jedyna opcja, jaką widzę. Tutaj widzę, że Szlezwikę zaparkowali, a nasza flota to jest...
A cześć jego ojca i tego. Heh. Ananas. Antanas, okej. Unruk, hejo. Dajmy na razie... Nikogo? Tak, tu nic się nie dzieje. Okej. Halo, pauza. Tu leci cały czas. O, tu coś wybucha. Okej, i teraz wiecie co zrobimy? Zapiszemy. Bo ja autentycznie nie pamiętam jak to się robiło. Już dawno nie grałem Commonwealthem. No Mendo, kto by chciał dołączyć? Więc weźmiemy. I teraz tak. Z respaktem można poczekać. Więc weźmiemy wybory. Niech sobie lud zdecyduje. I zobaczymy, co lud zdecyduje. No Mendo, kto by chciał oczywiście dołączyć. Chciałby też stworzyć w końcu dwójkę. Ale poczekać jeszcze by chciał też, aż fabryczka cię zbuduje. Bo nie ma co spowalniać jej. Kurde. Belina. O! Ktoś tu przejął kontrolę, widzę, nad Argentyną. Gratuluję. Heh, ta rebelia. Ja wam, bracia, pomogę, jak sam ogarnę się. No jak z tymi wyborami dla ludu? O. Teraz co? Partia Wolnych Robotników. Zobaczmy, czekajcie. Co możemy zrobić? Dobra. To są... A tu mogą narodowcy... Nie, socjokonserwatyści przejąć władzę. Teraz zobaczmy. Tutaj partia patriotyczna. Tutaj koalicja ludowa. I pewnie patriotyczna i coś jeszcze. Tutaj mamy tego Dmowskiego i resztę. A pewnie, tak? Tak, Związek Ludowo-Narodowy Dmowski, no. A tu mamy... PWR będzie, tak? Komunistyczna Partia Polski to nie, Partia Syndykalistyczna już prędzej. Czemu socjalkonserwatyst? O mój Boże. Nie socjalkonserwatyści, tylko ci, już rozumiem. Papa Middle Europa, długo to nie trwało. O, i się skipnęło od razu. Dobra, robimy to, bo nie ma co czekać. Trzeba tak naprawdę jak najszybciej działać teraz i liczyć, że pozwolą nam żyć. Okej, Kaiser, daj mi spokój. Please.
Już gorzej być nie może, tak? Powiedział Vlocz, a potem go Niemcy zaatakowały. Szeregu! Zbiórka! Gotów do wymaszerowania! Ty skoczysz tutaj. Nazwiemy was w ogóle jakoś fajnie. A w ogóle super, ominęliśmy formowanie tej armii Commonwealthu. Uff, chyba. Już po polsku nazwę, mógłbym po litewsku. W sumie damy litewskiego generała może. Ty nie jesteś litewskim generałem. Ale podobają mi się twoje busty. Ale ty będziesz na coś innego. Kurde, Pileckiego bym wrzucił dla ironii, ale nie. Marszałku, udało się, Polska jest socjalistyczna. Dobra, ale myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. O, akurat w Insulinie wybuchła wojna i... Co? Oj. Co taki wlocz jak ja powinien kliknąć? Oczywiście, panie Kaiser, izolacja. Nie stanowimy zagrożenia. Dawaj. Daję szybko, tej fabryki potrzebuję, to jest najważniejsze. Kurde, a może polityka Powera mogłem skądś wytrzasnąć. Nieważne, mam dużo. Nawet się muzyka dopasowała, jak ja to uwielbiam w Kaiser Reichu. Questia Tour tak samo ma wiele świetnych rzeczy właśnie. Dajesz! Szybko! Ratujcie nas, Francuzi! To wszystko jest naszymi korami oczywiście, ta litewska część i tak dalej. Tak, to są kory. Potem ruszymy z ekspansją na wschód i zachód. W ogóle... Okej. Rozumiem. Tu mamy ukraińskie referendum i status Galicja. Tu mamy... przeciwko Rosji. Czemu tu nie ma wersji atak na Niemców? To mnie zastanawia. W ogóle białoruskie zamienili na ukraińskie referendum teraz. Status Galicji. Ale miałbym beka, jakby nam poddawali wszystko za free. Haha, przyjęli nas. Shit Kaiser się wkurzy. Teraz tak będziemy robić. Żeby to równo i dobrze zrobić. Integracja. A potem odwalimy to. Tak. Uznamy, że nowa stolica jest najlepsza. Nie jedna, nie druga, po środku. Ej, coś pozmieniali, trochę rozbudowali? A nie, te zewnętrzne... Dobra, widzę już co zrobili. O, zdziwiłeś się, że tego nie można, ale to jest... Tak, złota wolność. Tylko będzie dla wszystkich, nie tylko dla tych. Dobra, udało się, żyjemy, Kaiser nas nie zaatakował. Jesteśmy w międzynarodówce. Wiecie, co teraz powinienem powiedzieć? I powiem... Aim speed!
Kurde, ale był run, ale były emocje. I co za pierwszym podejściem się udało. Na YOLO trochę. Jeszcze chwilka. Tak, dokładnie. Teraz się ogarnijcie. To halo. Nie za wcześnie. Dobra. Ja pierdziu. Udało się. Polisz Lituania komunę. Komuna polsko-litewska. A jestem z tego kraju dumny. Teraz trzeba go ogarnąć. Tak jakoś sensownie ogarnąć, wiecie. Żeby był i żył, a nie tylko był. Ale to wiecie już co w następnym odcinku. W tym będzie myślę, że to wszystko. Jeszcze wystawimy... Nie wystawimy litewskich samolotów, dobra. Dziękuję nam wszystkiego, dobra. To myślę, że byłoby na tyle w tym odcinku. Trochę długie pożegnanie, przyznam szczerze, wyszło mi. Ale no wiecie, to dlatego, że jeszcze się upewniam, że nas Niemcy na pewno nie zaatakują. Jeszcze nawet sekundkę poczekam. Ale to powinno zniknąć. Nie chcę zniknąć. Jezu, ile teraz mamy fabryk? To i to odpada, bo jest 2 na 10. To i to mnie interesuje. Ja już wiem, że będziemy się rozwijać na lewo, na prawo. Coś wybiorę z tego, ale jeszcze nie wiem co. Z tego wszystkiego coś wybiorę, ale to potem na razie wrzucimy sobie to. Tym samym zwiększyliśmy sobie de facto prawo. I teraz możemy mieć już 33 dywizje, no i dlatego też, że mamy więcej fabryk, tak? Więc to było wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku, ten chyba miał 32 minuty jakoś. Przypominam, lajkowanie, komentowanie, subskrybowaniu i trzymajcie kciuki za to, że nam się uda. O! I zgłoście Kaiser Jasiowi, żeby naprawili Radom. Znaczy nie wiem, czy jest co naprawiać. Ejo!